Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. To worry you might not live up to your end of the bargain. Give it to me. You lied to me about the Chosen. They never guarded the tower. What does it matter? Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. To fear from me, Angel of Death. If you do not intend to kill me, then perhaps you will help me. You've given me no reason to do either. Listen to me.
underworld, watcher of the will. Not a single soul flows back into this world without you knowing. Unless, Gatekeeper, you opened the way. The Destroyer sent the mightiest of his chosen against me. I fared no better than you did, Horseman. Against Straga. Straga. You will take me to him. You have my word. Then tell me what I must do, Angel of Death. Hej, cześć się do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders War Mastered Edition. A witam się z wami zaraz tutaj przed wejściem na tą arenę. Czy na tą, no tam, tam wyżej jest wejście na arenę. To sobie jeszcze zostawię. A więc stwórzmy sobie jako takie przejście. Łożesz ty. A, dobra, ale jest portal na dole. Okej, ale jest jakby wielki golem. Jest drugie takie coś i jest wielka kula z duszami chyba. Oho, i jest pełno, znaczy pełno, jest, są panele. A, dobra, i pewnie będę musiał na niego skakać. O, bo one bez powodu tu raczej nie są ustawione. Au, au, au! Ej, co jest? Gościu mi trzy paski życia jednym atakiem zjechał! O, takiś cwany? No, bez jaj. Ej! No! Coś mi się wydaje, że na jednym ciosie to się nie obejdzie. Oho! Świetnie! Dobra, jeden tu. Drugi tu. Serio? Dobra, na szczęście uratował mnie odłamek nieśmiertelności. Znowu odpali, a ja, no niestety, drugiego takiego odłamka przy sobie nie mam. No, mam jeszcze jeden odłamek na całe żyćko. Dobra, ja sobie tutaj wymienię teraz moc gniewu na tą kamienną skórę, bo to mi się wydaje będzie o wiele lepsze teraz. Nie, do tyłu. Kamienna skóra. No, bo to też naprawdę powoli. O, a jednak nie, widzę, że to kompletnie nie ma znaczenia. Zrzucę na razie z siebie. I lecimy, lecimy. A Boże, już do wykończenia! Jezus Maria, ale bym się teraz przejechał. No i dobra, mamy tutaj portal do zrobienia. A tutaj widzę do posła. Dobra, nie wiem co będzie mnie teraz czekało, ale jako że już jest po tej walce, to poproszę z powrotem o cierpienie. Więc użyję dwukrotnie.
to fajnie wygląda. Dobra, tutaj odblokowane przejście. To już się skończyło, tak więc poproszę tutaj o gniew. O, i to nie jest do full! Okej, teraz jestem troszeczkę... rozczarowany to chyba dobre określenie, mam wrażenie. Dobra, teraz tak, to anuluj, bo nie ma tutaj żadnego odbicia, ani nic takiego. Czy tu będzie portal? No oczywiście, że tu będzie portal. A, i magazynuje tą energię teraz, jak rozumiem. No, tutaj nic nie ma. Więc obracamy wajchę. I lecimy z, nie wiem, jakąś energią dusz, czy po prostu z duszami. Lecimy na dół. Dobra, ja tutaj sobie wrócę do łańcucha otchłani. No i dobra, jeden portal leci w to miejsce. Drugi portal. Dobre pytanie, gdzie drugi portal postawić? A, dobra, tam jest wyjście. Ok. Czyli drugi portal leci... no, zaraz obok. Dobra, teraz tak, to anulować i wzmocnić. I tu też stworzyć wzmocniony portal, do którego teraz mogę się zawinąć i wystrzelić. Ej, no halo, czemu nie mogę się tam dostać? Powinno to zadziałać w ten sposób. Teraz? Z tej strony to mam mocniejsze? No nie. Chyba, że po prostu muszę się tam od razu skrzydłami. Nie chcę mi tych skrzydeł teraz zrobić, no super. O Jezus! Gro, weź mnie, się posłuchaj. Czasem. No, wreszcie. Dobra. Otwieramy. Obviously. Żeby nie było przypadkiem za łatwo. Boże, ja się tutaj z nim będę dupcył, a wystarczy użyć raz cierpienia i mieć wszystko z głowy. Dobra, tu jest życie. Tu po drugiej stronie pewnie będzie gniew. Raczej tą pierwszą próbę wam wytnę, no bo nie musicie tego oglądać. No to mi nie wyszło, zdecydowanie. Dobra, czekaj chwilę. Bier. Okej, pozbawiony mordy. Ześlę na was straszliwe męki i cierpienie. No, bardzo ładnie. Okej, tu gniew. I to akurat był koniec walki. Jak miło. Dobra, z tej strony nic nie mam. Tutaj muszę stworzyć portal. Dobra, już sobie zmienię na łańcuch, bo muszę się przedostać na drugą stronę, a potem lecieć, znaczy lecieć, otworzyć tam portal i jakoś to przekierować do Azraela. O, czyli to widzę, że skrzynki też mnie nie leczą do pełna. Już. Trochę słabo. Dobra, jest tutaj, no oczywiście. Dobra, zbieramy.
przekazujemy energię dalej. A, i teraz będzie zabawa z portalami. Czytaj, jak to puścić, żeby to zadziałało? No dobra. Też mam pytanie, czy ja w sumie muszę się to jakoś specjalnie bawić, nie? Bo równie dobrze może to po prostu być coś... typu, nie wiem... A, nie, dobra, dobra, jednak jest. Czyli tak, jeden portal tu, drugi na dół, żeby to w ogóle leciało, a potem muszę ustawić te ściany tak, żeby ta... No to. Żeby to było w linii ciągłej. To już sobie wezmę gwiazdeczkę. No i to się akurat podnosi. Dobra. Nie łańcuch, tylko warca pustki. Jeden portal, drugi portal. Lecą dwa. I to teraz trzeba opuścić. Dobra, czyli teraz... Tak. Czy mogę w sumie rzucić gwiazdę? Mogę. Okay. Nie przeszkadza to w niczym. Ja teraz przechodzę. No i proszę bardzo. Nie... Poszło to aż tak długo, jak sądziłem, że pójdzie. Profit! O, i okej. Okay. Jedna główka, widzę, dostaje energię. To co, zaraz pogadamy? Okej, okay, czyli jak rozumiem, Abaddon i Azrael współpracowali, skoro powiedzieli tę samą kwestię. Wiem, może być to trochę głupie teraz z mojej strony, ale... Okej, widzę, dalsza część się odblokowuje. Ale jakby skumajcie to. Abaddon na początku powiedział, że siódma pieczęć nie została złamana i Azrael powiedział to samo przed chwilą. A to oznacza, że musieli odwalić coś z pieczęciami. Przynajmniej ja to tak rozumiem. No bo jeśli nie, no to dlaczego Abaddon by się wkurzył, bo Abaddon się wkurzył, że wojna się pojawił na ziemi, a Azrael jakby się teraz tego... Azrael, jak kiedy go znaleźliśmy, wyglądał na... No, na przestraszonego. Więc kto wie, może ma to jakiś związek? Dobra, no nie, to jest zablokowane, to nie ma nawet co iść, czyli muszę wskoczyć na to. Dobra, tego to się na pewno nie złapie, a nie mam zamiaru tutaj znowu włazić, więc po prostu odczekam, aż się to obróci do tamtej, no, tamtej strony. Dawaj, dawaj. O, skrzydła były zbędne. Op, i o, może? A gdzie tam za wysoko? Dobra, ja lecę sobie tutaj. Okej, okay, tam jest potrzebny klucz widzącego. Z tego co widzę po minimapie. A, tutaj jest ten. Do wysadzenia. Aczkolwiek nie widzę nigdzie. Tam jeszcze jest jakieś przejście, ale tam pewnie. A tam jest to z widzącym. A dobra, tu jest. No dobra. Czy ja bym w stanie jakiś portal sobie na to ustawić? Z tego co widzę, to chyba nie bardzo. Pytanie, czy jestem w stanie dociągnąć sobie. To. Jestem w stanie, zajebiście. Dobra, teraz wycaluj.
Dobra, na szczęście wystarczyło. Okej, no ale muszę iść jakby chyba tędy. Ale już na przyszłość mam odblokowany chyba portal. O, chyba portal był tym zasłonięty. Oho, czyli walka w windzie. Kolejna. No oczywiście. Dobra, kosa w ruch. Uj, no nie do końca to chciałem zrobić, ale jak już puściłem, to niech się bawi. Teraz w ogóle chyba trzy takie wypuszcza, mi się wydaje. Zamiast dwóch. Dobra, już kwadrans. Więcej typa nie ma, no, ja sobie coraz bardziej jadę w górę. Nie wiem, czy masz gwiazdę, władcę pustki, czy łańcuch otchłani. Ale ja wezmę sobie piątkę, bo nie wykorzystywałem jej już dawno. Znaczy dawno. Rzadko ją wykorzystuję, a w każdym razie rzadziej niż żniwiarza. Dobra, odblokowuje się, czy... Tak, odblokowuje się. Dobra. No cóż, let's go. Po kolejną rzecz. O, świetnie. Więcej nietoperzy. O, widzę, że trasa się teraz sama z siebie kończy. Przeciągnięcie się, ewentualnie do skoków. Ej, ile mi brakuje, żeby go dziabnąć? Że na spokojnie mam zasięg. Dobra, spróbuję chociaż dobiec kawałek dalej. Hono. A może teraz zmienię sobie na szybko gwiazdę na łaskę, bo łaska akurat ma nielimitowany zasięg. Był blok, nie było kontr, ale był blok. Okej, ładnie. Au, to się nie udało. No, nabierz mi tego nietopera tam. No, dawaj. Za późno. No, dobra. Zginął. Mam. Mam. Czyli jeden tu, drugi tu. To było mocne ziolo, bo mogło mi się zaraz skończyć podłoże. Ale nie skończyło się, także profit. O, proszę bardzo. Co to tam ktoś próbuje ukryć przed mym wzrokiem? Minimalne po prostu było to oznaczanie teraz. Teraz tutaj, hop, siup. Uuu, upgrade gniewu. Pyk, kolejny rdzeń. Drugi rdzeń chyba jaki znalazłem. To już striggeruje. Ajajaj. Teraz muszę poczekać. Chyba, że... Nie, za daleko. Nie ma bata. O, szybciej, szybciej. Raj zaraz powinno się pojawić, mam nadzieję. Okej. Okay. Tyk. Teraz spróbuję przejść tak, jak mi tutaj, powiedzmy, gra kazałaby przejść. Czyli co? Tędy, tędy, tamtędy.
No jestem tu. Myślałem, że może uda mi się do tej skrzynki tam dostać, ale nie. A raczej wystrzelenie się portalem to nie jest dobry pomysł, więc... Lecimy dalej. Okej, portal. I portal. O! Interesujące. Ciekawie rozwiązane. Dobra, kolejna walka. Znowu ktoś z niebieskich, znowu czerwoni. To wiecie co, pobawcie się. Ale jakie to jest OP! Tą tu, tą! Ej, no poważnie, jakie to tutaj nie chyciło? No, tnij ją, tnij ją. A dawaj mi łańcuch. Już w pół. Dobra, gniewu nie ma co brać. Piło! Bardzo ładnie. Ej, ten tu nawet się ruszyć nie umie. Tak go zaspamiłem. Okej, 20 minut. Plus minus do wycięcia. Dobra. Więc tak z 15 mi się wydaje. Okej, czyli tam jest pewnie klucz widzącego. Jakoś to jest arena tutaj, to na bank będę się musiał z kimś bić. Okej, tutaj na górze chwilowo nic nie zrobię. A to nic, no. Tutaj pewnie będzie klucz. Oho, czyżby walka z czasem, bo podłoże się rozpada? Mhm, chyba tak. Klucz widzącego. Dobra, to ja sobie pozwolę tak... A bo dobra, może zobaczymy co będzie, bo jak będą tylko ci, to... No nie! Czemu mi się ciągle myli ta kombinacja? Kundel Samaela? O, takiś cwany? Zaraz ci pokażę, jak tu jest... Kundlem. Jak cię przetnę na pół. A teraz co ma w sumie jedno z drugim wspólnego? O Boziu, Boziu. Ale tu będzie zabawy z portalami. Oczywiście. O, a nie, okej. Myślałem, że będą kolejne typy, ale nie. Jakieś... Klocki mi tutaj ktoś postanowił wysłać. Okej, co? Tu jest portal, tu jest portal. Tu jest portal, tu jest portal. Nie, coś poza tym, tak w sumie? Czyli teraz nie bardzo, więc ja mam teraz zrobić, nie? Nie no, chyba że muszę to jakoś dociążyć? Może? Nie, może jak dociążę jedno, to drugie pójdzie do góry? Wejdziesz? Jak zasało! Ale mnie teraz już nie weźmie, co? Weź to, weź to, weź to. Tylko anuluj mi ten portal.
No, nie do końca. A, dobra, już czaję, o co chodzi, już czaję. Okej, ja muszę jedno dociążyć, żeby sobie potem wskoczyć i z góry na to tam polecieć. No dobra, czyli tak, tu portal, tu portal, ten zamykamy, ten w sumie też, tak na wszelki wypadek. Okej, to w sumie to przydałoby się dociążyć. Czyli tak, tego niech zasie. Nie wiem, ci coś, gro. Dobra, chyba ja mógł stąd tam dolecieć. A gdzie tam? Dobra. Teraz tak. Tu. No, otwórz ten portal. Chyba... Jezus Maria, przecież ja tu mam dwa takie klocki chyba, nie? Tak, są dwa takie klocki, ja się będę z jednym użerał. Masz dwa takie klocki, a będziesz się użerał z jednym. Bravissimo po prostu. Dobra, weź to wysuń. Teraz tak, to leci w tą stronę. A no właśnie, tylko tak. To niech leci tak, to na razie zamknąć, bo to trzeba fakt faktem wycofać, żeby to mogło iść w górę. Dobra, tu. Złapie się? Złapie się. Dobra, to teraz tak, tu leci. Ten od razu zamykam. O, piesek, co chcesz wyjść gdzieś? Dobra, złapiesz się? One dolecią na spokojnie. Dobra, to nie jest dociążone i stoi w tym miejscu, czyli teraz tutaj tworzę portal. Oczywiście. To jeszcze raz. Najpierw tu tworzę portal. Teraz tak, ten portal zamknę. To niech się dociąża. Poproszę tak. Jeden portal tu. Drugi portal tam. Zamknąć. Obydwa. To jest zaciążone, czyli tak, jeden portal w tym miejscu, skaczę tu, portal tworzę tu nowy, ten zamykam i lecę w górę. I minęło prawie pół godziny, już minęło pół godziny, niecałe, żebym ja zdołał to zrobić tak, żeby gra mi pomogła z tym, a nie tylko mi pluła w twarz. Brawo ja! Pytanie, czy jak sobie wziąć to teraz, czy później. Dobra, może sobie to jeszcze odpuszczę na razie. O, brama. Nie wiem, czy otwarta, czy zniszczona. Zależnie. Dobra, nie ma nic za kamerą, a prosiło się, żeby coś schować za kamerą. Dobra, tutaj. I tu się mogę chyba wystrzelić, tak mi się wydaje. Ja... O, dobra, tu mogę jeszcze... zniszczyć, ale nie tą bronią. Okej, co jest tutaj? Poszukiwacz skarbów. Coś nie powiem, nie jest to złe, ale taki mech trochę, nie? Dobra, czyli tak. Tutaj jeden. Tutaj drugi. No i lecimy!
To mnie tak mocno wybiło do skrzynki z duszami. Puść. Niu. Myślałem, że znowu się wybije w powietrze, ale dobra. Ważne, że się złapał. Okej. Okay. Miałem takie dziwne wrażenie, że to będzie jakieś lustro robiło i będę musiał potem się tam na dole bawić jakoś tymi. Okej, okay, drugi strażnik. Powiedzmy. Może uda mi się nie zginąć na nim. O, ej, dlaczego to jest zakryte? Ej, to jest zakryte! Nie stworzę portali, jak to jest zakryte. Jest jeden portal mniej, widzę. A, chyba już wiem, jak to odtegować. Muszę go zmusić, muszę go sprowokować, żeby to zniszczył. Ajajajajajaj. Dobra, grzmotnę go parę razy. Chodź tu, młocie. No, tak sobie go zaznaczę. O, świetnie! Zniszczone. Na szczęście. Mogę dociągnąć do niego? Mogę, ale nie do końca mi to pomaga. Dobra, czy ja mam życie? Mam jedno życie jeszcze. Tu chodź. Dobra, szybka przerwa. Dobra, jestem sobie ciekaw, czy zewzię i mu coś zrobi. Kompletnie nic. Okej. Okay. To tak, łaska gwiazda, nie będzie łaska. No. Prowokuję cię. Ładuj te maczużnie, maczugę. No, jak ładnie. Dobra, jeden z tej strony, drugi z tej strony. Punik. No! Serio, nie otworzył mi tego portalu! A, nie, utworzyło, tylko w magiczny sposób jego osobowość potrafi ten portal zamknąć. Dobra. Lecimy na Szczecin. Żeby się jeszcze tego shitu pozbyć. Tak w tym odcinku myślę. Dobra, osłoniony. Ała! Zajebiście. Nawet nie zdążyłem się wyleczyć. Ej, co to za oszukaństwo? Miałem więcej życia, jak na niego poszedłem. Super. Fajnie, że gra oszukuje. Dobra, kamienną skórę poproszę. Od razu. Dobra, na się wyłączę. Jestem sobie ciekaw. Teraz będzie test. Czy... no? Dawaj. Czy skóra obniża obrażenia? O, nawet że mocno obniżyła. Dobra, bierzemy pistolero i strzelamy do ziomaka. Nic mu to w sumie nie robi, ale hej! Trzeba jakoś go sprowokować, żeby zaczął walczyć, nie? No, rusz się! Ale twoje on odskakuje do tyłu i te skrzydła odpala. Piękne. Co? No atakuj! Chryste! Nie, Jezu, nie Jezusie, nie ty! Ty nie atakuj jeszcze! Daj nam pożyć! O, dobra, widzę, że... im jestem bliżej, tym bardziej dostaję wciry jednak z tego, czyli zależnie od tego...
mogę jednak bardziej bądź mniej dostać po mordzie. Dobra, widzę, że jak skaczę na niego w ten sposób, to od razu wyłączają się portale. Idź, odejdź mi sam. Dobra, jeden portal tutaj. Drugi portal tutaj. No, to na farcie się udało. Dobra, trzy powtórki powinno wystarczyć. Życie! Oj, a odłameczek to mi wszystko przywrócił. Stwórz mi ten portal! No, zajebiście po prostu. A, bo on tą energię jakoś przesyła przez maczugę i to chyba blokuje portal. Co z tego, że to nie ma najmniejszego sensu? Kurna, no nie da mi po prostu tego portalu zrobić. No Jezus, czemu ten portal się nie chce stworzyć? No, i po raz trzeci. No i do wykończenia. Tylko oczywiście muszę być od dobrej strony. Raz. Dwa. Kałabanga. Dobra, po raz kolejny uwalniamy energię dusz. Mi się wydaje, że dusz. Tak, kraftuję sobie teraz tak. Tutaj portal. A teraz pytanie, czy ten portal jedzie ze mną? Nie, portal zostaje. Dobra. A tu jest kolejny. I tak, to będą lustra. To będzie odbijało ten promień, jak cholera. Mhm. Cudnie. Czemu tylko gwiazda może to aktywować? Tak, to jest dziwne. Tu i tu. Raz, dwa. A, jeszcze ty.